Your day of reckoning is at hand. Adorable. Build a house. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku. Powoli, małymi kruszkami zbliżamy się do końca. Tutaj żeśmy zakończyli poprzedni materiał, więc sobie wznawiamy naszą przygodę. Jesteśmy w Szaramie. I teraz tak, pytanie, czy tutaj jestem w stanie przejść dalej. A to chyba jest droga powrotna, wiecie? Także tędy nie wejdziemy. Generalnie w tym odcinku będę miał trudną decyzję do wyboru. Do podjęcia wyboru. Ale o tym za chwilkę. Na razie sobie gramy dalej. Będziemy musieli podjąć dosyć ważną decyzję wpływającą na zakończenie gry. Ja wiem, że ten ogień jednak trochę mało traci życia im. I tak się zastanawiam czasem, czy nie zmienimy sobie tej lancy, sobie nie udoskonalimy i nie zmienimy tutaj tej broni na tą. Także jak jak znajdziemy Wulgrima, to może sobie zrobimy taki konszacht. O cholera, to ja tutaj zeskoczę. To nie będę miał. O! Patrzcie, woda się podnosi. Ciekawe, czy to się. Oh shit. Chyba ścieżek. Ej, czekajcie, czy ja tu nie byłem czasem? Ej, moment. Dobra, wiecie co, moment, robimy sobie małe tutaj żmijowe jamy. Później twórców. Zobaczymy, czy coś się uda nam ulepszyć tych broni, które używamy. I może sobie kupimy pancerz. No za 30 tysięcy. My to duszę mam. Co boś tutaj kuje? Jesteś pełna niespodzianek jeszcze. Ratować tyle małp. Rób tak dalej, a ludzie cię polubią. W ramach podziękowania mogę tchnąć większą moc w twoją błyskotkę. Fajnie. Łaska jeźdźca. Dobra, zobaczmy, co możemy. Chcesz zadawać potworny ból, prawda? Patrzcie, możemy tu ulepszyć na 9 poziom. To zrobimy to. Nie sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś jeszcze bardziej zabójcza. Ostrze pogardy. Nie sądziłem, że to możliwe, ale teraz. Nie sądziłem, że to możliwe. Nie sądziłem, że to możliwe. Nie sądziłem, że to możliwe. To jedno z moich najlepszych dzieł. Kawałek adamantynu. To trzeba kupić. Kawałek adamantynu. Ciekawe. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. To nie. Hmm.
Bez sensu to jest, wam powiem. No to już jest ulepszone, dobra, maksymalnie. Nie ma co ulepszać, wam powiem. W zasadzie. Także to nie będziemy ulepszać, ale ulepszy broń. Kawałek adamantynu potrzebujemy. Uważaj na siebie. Wrócimy szybko do Wulgrima. Zobaczymy, czy będę mógł kupić to. Czym może ci służyć, skromny? Nie śpiesz się! Nie wiem, nie mamy tego. Nie mamy tego, ale może sobie kupię tą zbroję. Zobacz. O! Czyli 4, rozbijmy to, 4. Kupię tą zbroję, szarpnę się. Nie śpiesz się. Dobra, i będziemy może trochę częściej bić. Tą włócznią teraz, żeby wam coś pokazać, nie tą jedną bronią. Tu jest 119 plus 119, tutaj mamy 127 plus 127. Także to sobie wyciągniemy. Czego nie mogę tego wyciągnąć? Lanca pogardy? Czego to jest założone? No tutaj nie mamy... Aha, czekajcie, co? No generowanie życia jest średnie w sumie. Wolemy coś, co żeby nam dawało obrażenia. 128, 127. Wykonując niektóre ataki możesz podpalić cel. Wykonując niektóre ataki możesz stworzyć błyskawice. Jakbyśmy tu jeszcze zobaczyli coś innego. To jest zajęte. A ten co to jest? Rozproszony moloch. Gdzie to jest założone? A, do młota. Do młoty to ja nie użyłem tego. To co, ściągnijmy to. To sobie wypierdzielimy stąd. Tutaj założymy to, co było wcześniej. A tutaj sobie założymy to. 133 to. Zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeszcze. Zobaczmy, czy jeszcze da się to ulepszyć. Tą runę. 133 miałem tam obrażenia. Witaj, Furio. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. Mam to, dobra. Dobra, to sobie to ulepszymy jeszcze. Sprawdzimy 127-133. Dobrego, Furio. Witaj, chcesz zadawać potworny ból, prawda? Ciekawe. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. Czekajcie, to nie jest to. Kurczę, ja to źle przeczytałem. To jest gniew generowany przy uderzeniu tą bronią. To ja tego nie chcę. Ciekawe.
Nie. Rozproszony moloch. Obrażenia fizyczne przy atakach tą bronią. Czego potrzebuj? Zobaczmy, co. A, chyba tu jest. Nie zauważyłem tego, dobra. Nie sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś. Nie sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś jeszcze bardziej zaburzony. Ciekawe. 133 tam miałem bronię, 146, dobra, 146. To jest jeszcze lepsza ta broń od tych łańcuchów. Uważaj na siebie. Dobra. Zobaczymy trochę nową bronią, żeby wam pokazać też. Czym może ci służyć? Nie musisz się śpieszyć. Kącik z wiertłem tutaj. A, jeszcze miałem to zmienić. Zobaczmy, czy nasze obrażenia 127-146. Czekajcie, czy ja tutaj byłem? Tak, tutaj byłem, dobra. Tylko że wody wcześniej nie było, nie? Kurwa mać. Pokażę wam jeszcze na koniec serii, jak się walczy włócznią. Znaczy jeszcze nie walczyłem, ale... Ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Oho, 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 oho. Spadaj. Mamy 6 odłamków. Widzicie? To mamy 5, bo zużyłem 1. Super. A, my jesteśmy tutaj. Pamiętam, żeśmy zaczynali ten odcinek. Dobra, okej. Okay. Wszystko gra. A czekajcie, bo ta trąba tak różnie chodzi. Przemieszcza się, cholera. Aha, wróć. Ja cię pierdzielę. Okej, okej, okej.
Ej, no kurde, go się nie złapał. Znaczy, ona się nie złapała, no. Żebym tam musiał kuźwa jakoś. Dobra. O kurwa, tylko nie ten przeciwnik. Myślę, że to za polegna, cholera. No pierdziele, jaka walka ciężka, ale się udało na szczęście. O matko, chcecie... A nie, nawet... Trochę tych... Udało mi odzyskać ładunku leczniczych. Aha, okej. Zdeponujmy. Nie śpiesz się. Używająca Mara. To się nam regeneruje życie samo, też dosyć fajne to jest. Na pewno tam musimy iść. Kurde, coś mi się nie wydaje. Furio, to nie jest zwykła burza. Uciekaj! Przestań, obserwatorko, ja. Z burzą nie możesz walczyć. Uciekaj! Shit. Ej, co jest grane? Czy ja dobrze idę?
To gdzie ja mam się tu kurde schować? Tam coś chyba jest. Kurde, bela, ale balans. Gdzie co? Coś chyba przeoczyłem. O cholera jasna, nie myślę, że ten przeciwnik jest ten sam. Gra mi niby pokazuje, że tam iść, ale wiecie, tutaj nie byłem. Jeszcze. Może jakieś umiejętności nie mam? Nie wiem, zaraz się wszystkiego dowiemy. Mam nadzieję. No dokładnie tutaj. Gdyby nie ten krzykliwy wystrój, byłoby tu przyjemnie. Kolejny grupi demon, który buduje sobie świetnie. Nie przyjąłem zdobycie. Cholera, gdzie to iść teraz? Dwie ścieżki, musimy obie zbadać. Ale zasrane. Ja tu jakieś takie kółeczko zrobiłem, chyba. No, tak. Winda. Kurde, mało życia mi odnowiło. Jedzie się i jedzie. Ktoś tu chyba leczy sobie kompleksy. To był żart? Zła decyzja, pani. Koszachty z diabłem. Przepraszam, głupia. Czego się tak boisz? To być może kolejny przyszły zdobywca wysługujący się demonami. Nie być może, na pewno. Spokojnie, pani. Nie są potrzebne stal ani baty. Kolejny demon, któremu przyświecają niejasne intencje. Znasz Wulgrima? Pasowalibyście do siebie. Nie, pani. Wulgrim handluje złomem. A ja rarytasami. A, widzę, że moja reputacja robi swoje. Tak. Ktoś chce, żebyś nie żył. Cóż. Niech ustawi się w kolejce. Otulni zawsze zazdroszczą o siebie. Prawda, obserwatorku? Cudny, ale władca podziemi uważacie za wścibskiego.
Widziałaś tego zdrajcę? Gdzie? Nieważne. Ważne, że chcę, żebyś zginął. A ja chcę wiedzieć czemu. Jesteś bystrą kobietą. Wystarczy jedno oko i pół ucha, żeby to stwierdzić. Więc będę z tobą szczery. To będzie siedziba bardzo, bardzo ważnego demona. Kogoś, kto raz na zawsze wygra tę wojnę. A ja będę stać u jego boku. Zdrajcy się to nie podoba. Boi się zmian. Lepszy wróg znany i tak dalej. A jeśli chodzi o tego zdrajcę, czego chce władca podziemia? Czasami wygrywają ptaki, czasem nietoperze. Równowaga, ale zdrajca chce czegoś więcej. Fałszywy władca byłby fałszywym bogiem. Wydrążyłby tę planetę, jak czyni z duszami. To jest jego nastanie. Wysłał cię do mnie, bo wie, że gdy mój władca zajmie należne mu miejsce, Abraxis znajdzie zdrajcę i wyciągnie mu przez zad wnętrzności za to, co zrobił. Zadaniem pani jest utrzymanie ładu. Władca podziemi uważa, że to on go stanowi. Jeśli dla pani ważne są czyny, powinna go zabić wkrótce, zanim zacznie działać. Ale jeśli zamierzasz mnie zaskoczyć, nie zwlekaj, proszę. Muszę budować imperium. No i co ja mam teraz, kurde, zrobić? A pierdziele. 8 zdobyłem. Tak myślałem, że jeżeli tutaj przystaniemy na decyzję Abraxisa, to padnie nam achievement. I tym się miałem sugerować. Teraz się trochę to zmieniło, bo otrzymaliśmy na przed rozmową ten achievement. Jak zabijemy Abraxisa, będziemy musieli z nim walczyć. Albo będziemy musieli zabić władcę podziemi. Nie mam bladego pojęcia. Ale chyba zgodzę się zabić władcę podziemi. Dobrze. Wierzę ci, Abraxisie. Jak tak będzie? Widok, jakim mnie uraczył ten zdrajca, zadziałał mi na nerwy. To jego wydrążanie jest sprzeczne z naturą i zaburza równowagę. Cudownie. Potrafisz oceniać sytuację. Zawsze jesteś mile widziana w domu mojego mistrza. A jak się nazywa twój mistrz, Abraxisie? Mistrzyciel. To tajemnica zawodowa. Nie mogę jej wyjawić nawet tobie. Ale gdy nadejdzie, poznasz go po tytule. Niszczyciel. Wpadnij za dekadę albo trzy. To będzie przepiękne miejsce. No i co? Zawarłem pakt z diabłem. Do następnego razu. Nie wiem, czy to była ważna decyzja, czy nie. O, cholera, panu te szczotki. Mała kępa ma? Jeszcze takie wypadają? 30, 47, 57 tysięcy mamy, prawie 60 tysięcy. To w sumie nie jest dużo, bo 103. Weźmy życie, będę bardziej mocniejszy. 800 punktów życia, czyli podwoiłem prawie punktów życia 4 razy. No mamy. No to co teraz? Wracamy? Idziemy na. Nie wiem, czy to była słuszna decyzja. No ale okej. 5 mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze chyba było. Może nie. Będę musiał walczyć z władcą podziemi. W sumie on dał mi te 4 moce, nie? Trochę go zdradziłem. 4 esencje mi przecież on je dał. Władca podziemi. Jaki shit. Come on.
Teraz pytanie, czy tam będę mógł przejść przez tą burzę, czy ja muszę coś tu innego zrobić w tym temacie? Mamy na mapie, na górze ekranu, czaszkę. No kurde, tym razem się udało, dobra. Całun energii? Czegoś takiego nie mam. A widzicie? Widzicie co? Tak mi się wydaje, ale chyba musimy i załatwić. Władcę podziemi chyba. Bo mi się wydaje, ale moment. Bo tutaj rozpoczynaliśmy... Wiecie co? Zróbmy to tak. Nie musisz się śpieszyć. Zróbmy to trochę inaczej. Zobaczmy, co się stanie tutaj. No, kurde. Pytanie, czy będę walczył z władcą podziemi teraz? No to wychodzi, tylko pytanie, wiecie co, ja może bym sobie jeszcze wziął z levelową trochę postać. Może ci służyć? To będzie dobra zabawa dla... Mam nadzieję, że potrzebuję tylko 3000 dusz, to możemy mu tutaj coś sieknąć. Zadbaj o... Wit, to będzie dobra zabawa dla nas obojga. Jak sobie życzy, to... Zawsze to tam 103, 810, 15 punktów życia albo 3 punkty obrażeń. Wezmę to. Pytanie, czy nam się tutaj rzeczywiście to zwiększa tutaj, czy nie? 127, 123, 150, 151. A przecież jak walczę tą bronią, to mi spada życie o 20%? Jak to cholera jest? Zadbaj o to, by było słychać ich krzyki, jeźdźcze. Dobra, idźmy, zobaczmy, co gość nam powie, bo go zdradziłem. Czy ja będę musiał z nim walczyć? Witaj, jeźdźcze. Na naszym ostatnim spotkaniu. Pani, czekaj! Cholera jasna. Co się dzieje? Już! Odpowiadaj! Jesteś tu, by mnie zabić. Powinieneś wiedzieć. Przewidziałeś to. To prawda. I jeśli kiedykolwiek miałby być dobry moment, by we mnie uderzyć, to właśnie teraz, przed moim nastaniem. A zatem, co będzie dalej, jeźdźcze?
Oszczędź władcę podziemi, zabij władcę podziemi. No ale co ja mam, kurde, znowu jakby się wycofać z tej decyzji, którą podjąłem przed chwilą? Dobra, zabijamy władcę podziemi. Zabij władcę. Abraxis twierdzi, że chcesz wydrążyć ziemię, że wykorzystałeś mnie, by zdobyć konieczną moc. A wierzysz w jego słowa? Wierzę, że jest demonem. Ochydnym, prostym, bezpośrednim. Tak, wierzę, że Abraxis mówi prawdę, twierdząc, że zagrażasz ładowi, który miałeś utrzymywać. Och, Furio. W trakcie swojego krótkiego pobytu na ziemi pozwoliłaś innym decydować o swoim losie poprzez kłamstwa i manipulacje. Powiem wprost. Świat, tak jak zawsze przeczuwałaś, jest zniszczony. Ani niebo, ani piekło nie wiedzą, jak go naprawić. Ale ty wiesz. Być może. Światło przewodnie niestety zgasło, więc ktoś musi się wznieść ponad wir walki, ponad równowagę, którą tak pragniesz chronić i skierować świat na właściwy tor. Jeśli ufasz swojemu sercu, nie masz żadnego wyboru. Masz rację. Zdobyłem wiedzę, której nie jesteś w stanie zdobyć. O cholera. Na podłupie to ładnie. Trochę dłamków, że tutaj wziąłem. Szkoda być tych czarnych. Szkurwa mać. Ale spierdoliłem. Kurwa, dam się uleczyć. No bo mam jeszcze chyba jedną tą. Możemy sobie jeszcze to wziąć. Na wszelki wypadek. Aha, musimy zaczekać teraz, jak się nam to. Chociaż nie wiem, czy się da. No dobra, będziemy na razie walczyć bez tego. Boss osłabł, coś nas. Coś łatwiej jeszcze jest teraz do pokonania. Kurwa.
co po ziemi kaput. Wrócimy do Abraxisa, zobaczymy co się teraz stanie. Ale dobrze użyłem tego artefaktu, który daje nam jakby drugą szansę. Nie wiem, czy to była słuszna decyzja. Zabiłeś go? To był szaleniec. Jak pozostali? A wiecie co, zobacz? Chcesz powiedzieć coś jeszcze, pani? Tak. Mam serdecznie dość demonów z manią wielkości. Co to jest to? A, dobra, to chyba się cofamy na początek gry, dobra. Może pójdziemy tutaj kiedyś sobie sprawdzić co jest, ale chyba... Dobra, wróćmy do Abraxisa teraz. My tu mamy mało czasu, ale... Może nawet nie będę robił cięcia, ale szybko tam dotrzemy i zobaczymy co nam powie, co dotrzymamy w zamian. No fajnie byłoby przejść drugi raz grę, byśmy się dowiedzieli, jakie są zakończenia. Czym może ci służyć? Nie musisz się śpieszyć. Czekajcie, moment. To nie. Kącik z wiertłem. To chyba tutaj, nie? W sumie sam nawet nie wiem. Zaraz zobaczymy. Ciekawe co Abraxis powie, czy będzie zadowolony, czy... Już nie będę z nikim walczył. Być może otrzymamy od niego coś. Jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz tutaj. Bo chyba nam kowal to ulepszył. Mark, gdy zabijesz przeciwnika plus 10. Nagroda w postaci gniewu od gniewnych mark 20%. Zdrowie. Zdrowie plus 30%, żeśmy otrzymali. Nagroda w postaci gniewu od gniewnych mar. Gniewne mary? Nie wiem. Pamiętaj, by wyszeptać zdrajcy moje imię, gdy będzie umierał. Pamiętaj, by wyszeptać zdrajcy moje imię, gdy będzie umierał. To tyle? Do następnego razu. No to kurde, się trochę zawiodłem. No to trochę lipa. Moi drodzy, to tyle. Kończymy grę. Myślałem, że on coś tutaj powie. Chociaż coś da. To jeszcze nie jest koniec gry, co prawda, bo jeszcze nam zostało kilku przeciwników do pokonania, ale myślałem, że coś teraz otrzymamy od niego w zamian za to, że wykonaliśmy jego polecenie.
Może teraz trochę żałuję, że tak zrobiliśmy, ale już nieważne. Także to tyle, gram już 45 minut, więc to jest pora, żeby zakończyć odcinek. Trzymajcie się, hej!